Dzień dobry bardzo. Pierwszy filmik serii Dawid Wala gotuje. Co my tutaj mamy? Pierwszy rosół w życiu. Już się coś smaży, już jest brokuł, cebulka, kurczaczek, proszę was bardzo. Jakieś zioła prowansalskie, nie wiem, że z tego się robi rosół, ale jakby pierwszy rosół, więc no nie osądzajcie mnie. Mój brat zawsze mówił, nie wiesz czego dodać? Dodaj czosnek. Mamy również czosnek. Ja czy trochę do skrojenia. Oczywiście, o, może nawet kapka oleju się przyda, jest też olej. Panowie i panie, co ja wam mogę więcej powiedzieć? Zobaczcie też filmik z serii, tak, najbliższa piosenka, która ukaże się już pod koniec tego miesiąca. Tutaj przygotowana idą pełną parą. Proszę was bardzo, solówka na wiolonczeli, no musi być, prawda, musi być, dajcie mi trochę czasu. Nie jest to wszystko takie proste, ale nie jest źle. Gitara, mój taki pokój do ćwiczeń, trochę brudno, ale co poradzicie, trzeba dużo pracować, prawda? Trzeba dużo pracować, ale wracajmy do tej zupy, wracajmy do zupy. Chwila, zdejmijmy, o. Tak, tutaj może lampeczka jakaś. Nie ma lampy. No co zrobicie? Prywatne mieszkanie to nie jest skowe, bo o, kurczaczek, pięknie. O, nawet nudle już się gotują. Kurde, nudle może teraz nie powinny być dane, ale nic się nie stanie, zupa będzie dobra. O to chodzi, żeby było dużo witamin. Żeby było dużo witamin, bo na wakacje się przydadzą witaminy, łakocie i witaminy, prawda? Jest dobrze, jest dobrze. Pokrójmy jeszcze trochę czosnku. Bo tak jak mówię, mój brat zawsze mówił. Nie wiesz czego brakuje? Dodaj czosnek. A więc tak, jak się proszę was państwa obiera czosnek? No tak właśnie, z dłuby ucinamy trochę, z jednej, z drugiej strony odcinamy. Demujemy, bardzo pięknie schodzi skorupka i jest czosnek, prawda? Cebula już obrana, żeby nie tracić czasu, prawda was? Przekroić najlepiej na pół, żeby więcej witamin wyszło. Tutaj środek można wyrzucić, bo tu jakiś nieapetyczny się wydaje. Pięknie, bierzemy cały ten czosnek. W sumie to nie, no go też jest tam, najlepiej go przekroić. Potem za duże będą te kawałki, to będzie zbyt ostro w buzi. A to nie o to chodzi, zupka ma smakować, prawda? Zupka ma smakować, ma być odżywcza. Ma zasilić ciało na całe wakacje. Nie ta jedna zupka, ale to pierwszy krok do zdrowego życia, prawda? A więc bierzemy te oto wszystkie części. Tak, pięknie. I wrzucamy do tego pięknego bulionu. O, jaki zapach. Jest to czuć, że będzie zdrowo. Czuć, że będzie zdrowo. Mieszamy trochę. Dajemy pod przykrycie, prawda? Tutaj garneczek. Na mniejszy ogień proszę. Indukcyjny piekarnik. Tak się obsługuje. Tutaj klikamy szóstkę. Tutaj mniej trochę. Tak, niech lekko pobulkuje. Myślę, że na końcu może nawet dodamy tam jakiś sos. Można do dobrego smaku, zobaczymy. Po kolei trzeba próbować. Więc dziękuję bardzo i do zobaczenia przy obiedzie. Wracamy po chwili przerwy. Czas sprawdzić, czy cokolwiek z tego jednak wyszło. Mały ogień, lekko pobulkowuje. Pięknie. Chwila prawdy, nabierzamy dużą łyżką, prawda, tego oto pięknego rosołku, tak. Kurde, normalnie, jestem zaskoczony, to naprawdę smakuje, nie? No po prostu miód majonez, panowie, miód majonez, nic tylko wyłączyć piec, bierzemy ten oto piękny gar. Piękny gar, pełny zupy. I już za chwilę możemy się nią delektować, prawda? Jak przystało na chłopa, jakiś żaden talerzyk, tylko duża miska. Proszę was bardzo. Duża miska, żeby mieć jednak z czegoś trzeba zrobić. Tutaj i nalewamy tego cudownego, prawda, bulionu. Po prostu cudowny bulion. Zobaczcie jaki ma kolor. Ma kolor prawdziwego bulionu. Tutaj jest cebulka, czosnek, wszystko, warzywka, kostka rosołowa jakaś, skórą, prawda? Zobaczyłem w półce, była skórą jakaś kostka.
Oczywiście dobry kawałek kurczaka musi być. Cebuleczka, prawda? Brokuł. No i jakiś, no ogólnie trzeba to zjeść, bo już jutro siłownia, dziś jeszcze rower naprawić, dopompować trochę. Proszę Państwa, nie będziemy się tutaj bawić w jakieś małe porcje, prawda? Jakieś małe porcje, to nie dla dzieci rosół, to rosół dla prawdziwego faceta. A więc smacznego. Chciałem też zaprosić Was na mojego fanpage'a Day of Maxior, już nie Day of Riot, z całego Riot został tylko Maxior, więc Day of Maxior, hashtag Dawid Maxior Official, gdzie już w przyszłym roku będzie nadchodziła moja płyta, a teraz wydaję po kolei parę kawałków, przynajmniej takich, żeby widzieliście, o co chodzi, nie? Płyta będzie nosiła nazwę Klucze do Wszechświata, Keys to Universe. Mam nadzieję, że karta znajdzie coś dla siebie, płyta będzie akustyczna, lecz może nie tylko, zobaczymy, jak to wyjdzie też te wakacje, kogo spotkam i z kim jeszcze ukończę te moje kawałki, które już jednak wszystkie są gotowe. 4 po polsku, 5 po angielsku, coś takiego. Śledźcie mnie na internecie, na Facebooku, na YouTube, jak tam chcecie. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce!